Jeśli jesteś początkującym youtuberem lub widzem, są rzeczy, które są godne zapamiętania na dłużej i które będą pojawiać się na każdym kroku tych zaprawionych już w youtubowych bojach. Tak jak powiedzmy historycy w swoim fachu muszą znać daty i wydarzenia, tak youtuberzy znać się muszą na tym, co oferował swego czasu YouTube i jego twórcy, aby móc w pełni zrozumieć jego dziwactwa. Oto lista 10 najpopularniejszych trendów YouTube, które warto znać. Najczęstsze i najfajniejsze trendy, czyli kompendium youtubera. Zniszcz ten dziennik. Proste instrukcje, nieskończona ilość pomysłów. Oto zasada, która sprawiła, że dziennik stał się obecnie jednym z najpopularniejszych trendów i prawdziwym przebojem. Dziennik autorstwa Kerry Smith, absolwentki szkoły artystycznej służący do tzw. kreatywnej destrukcji, niewątpliwie jest jej strzałem w dziesiątkę. Plaga niszczycieli na YouTube bezlitośnie tarmosi biedną książkę i sumiennie dokumentuje dokonywane przez siebie akta zbrodni na tej papierowej ofierze ku uciesze poszukującej niecodziennej rozrywki publiczności. Jak wiadomo, ilu youtuberów, tyle pomysłów. Instrukcje takie jak podnieś dziennik bez pomocy rąk, nakap jakąś substancję na tą stronę, narysuj linię używając nietypowych przyborów, zdecydowanie pobudzają wyobraźnię niszczyciela, który szczególnie, kiedy chce zaskoczyć swoją widownię, wymyśla naprawdę nie mieszczące się w głowie sposoby. Seria dla ciekawskich, którzy mają zapędy destrukcyjne, bądź po prostu są ciekawi, jak można kreatywnie podchodzić do prostych zadań. Draw your life. Narysuj swoje życie. Jeśli nie masz nic do ukrycia i chcesz się podzielić z ludźmi swoimi życiowymi perypetiami, jest to zdecydowanie dobry sposób na kupę wyświetleń. Jak wiadomo, widzowie łakną wszelkich informacji na temat ich ulubionych youtuberów, a tego typu filmiki są świetną pożywką dla ich wiecznie nienasyconego głodu. Widzowie często są ciekawi, jakie życie prowadził ich ulubiony youtuber i doprawdy poruszające jest to, jak szczerzy są twórcy w tych filmikach. Przedstawione w formie przyjemnych dla oka odręcznych rysunków, demonstrujących przy okazji talent i głos opowiadającego, stanowi kwintesencję więzi między widzem i jego autorytetem. Często z takich filmików dowiadujemy się, z jakimi utalentowanymi, choć też całkiem niepewnymi siebie osobami mamy do czynienia. Wielu z nich opowiada o próbach odnalezienia siebie na wielu ścieżkach życia, a jednak wszystkie ich opowieści spotykają się w jednym punkcie. Jest to zrodzona w którymś momencie pasja do YouTube'a. Seria dla tych, którzy uwielbiają biografię i chcą dowiedzieć się jak najwięcej o przebiegu życia swoich ulubieńców. Bo to ja jestem panem swego życia i niech to życie mnie, kurde, zachwyta! Q&A. Nie ma youtubera, który chociaż raz nie miał na swoim kanale filmiku ze zbiorczymi odpowiedziami na wiecznie pojawiające się pytania swojej publiki. Q&A to skrót z angielskiego questions and answers, czyli najzwyczajniejsze w świecie pytania i odpowiedzi. Jest to jedna z najprostszych form rozmowy z publicznością, zaspokajająca potrzeby uzyskania informacji od spraw biograficznych. Dostałeś kiedyś mandat? Jeśli tak, to za. Poprzez totalnie debilne. Czy jesteś dobry w sraniu na odległość? Do egzystencjonalnych i praktycznych, w zależności od charakteru kanału youtubera. Komedianci na wszelkie możliwe sposoby starają się obracać wszystko w żart, a youtuberzy fachowcy udzielają praktycznych porad. Niektóre programy oparte są właśnie na zasadzie Q&A, jak chociażby Zapytaj Beczkę, a liczba wyświetleń pod tego typu filmikami zdecydowanie mówi nam o tym, jaka to skuteczna forma tworzenia kontentu pod publiczność. Wyzwania. Zdecydowanie popularnym motywem na YouTube są wyzwania, czyli już nietłumaczone challenge bądź tagi, przekazywane sobie od youtubera do youtubera. Nie ma w tym żadnego celu. No może poza sprawdzeniem samego siebie. Takimi są na przykład popularny Cynamon Challenge, gdzie chodzi o przełknięcie łyżeczki cynamonu. Dla wielu wydawać się to może dziecinnie łatwe, jak dajmy na to przełknięcie łyżeczki cukru. Jednak cynamon, który dodawany w małych ilościach do potraw wzbogaca je o przyjemny smak i aromat, jest diabelsko suchy i sprawia, że w ustach zasycha tak, że nie da się oddychać, a co dopiero przełykać. Niewątpliwie nie da się jednak nie ubawić, widząc, jak śmiałek próbuje, kichając, charcząc, plując i ratując się wodą. Nie radzimy jednak robić tego bezmyślnie, ponieważ usłyszeć można też było w przypadkach uduszenia się podczas próby. Innymi przykładami tego typu zabaw jest chociażby Ice and Salt Challenge, podczas którego śmiałkowie muszą przez minutę miażdżyć sobie posypaną solą rękę lodem. Wytworzona w tym procesie reakcja chemiczna powoduje, że zamarza skóra na ręce. I mamy na ręce minus 21 stopni! And it's frozen. Right here, this whole block. Ludzie ciekawi takiego efektu, gotowi są nawet zgodzić się na efekty uboczne, którymi są gojące się do 2 tygodni odparzenia na skórze czy ból. Do tej grupy dochodzi też popularny swego czasu piwny challenge, który polegał na wypiciu piwa, aby nie musieć stawiać piwa innym. Wiadomo, Polakom szkoda kasy, by kupować innym browary, więc zabawa doczekała się dużego odzewu. Nic, tylko czekać na kolejne wymyślne głupoty, robione rzekomo dla naszej rozrywki. Ice Bucket Challenge. Skoro już o wyzwaniach mowa, to nie należy pomijać najpopularniejszego trendu 2014 roku. W przeciwieństwie do innych, ten challenge miał swój cel, a było nim rozpowszechnianie informacji o chorobie, na którą cierpi chociażby znany wszystkim astrofizyk Stephen Hawking. Wzięły w nim udział nawet największe sławy tego świata, a samo wylanie na siebie lodowatej wody miało uświadomić, jak to jest, kiedy ciało doznaje chociaż na chwilę tak nieprzyjemnego szoku. Wiemy jednak, że z tym fenomenem jesteśmy wszyscy bardzo dobrze zapoznani, więc przejdźmy do następnego punktu. Whisper Challenge. Jedna z zabaw popularna zwłaszcza obecnie.
Whisper oznacza szept, stąd nazwa jest poniekąd myląca. Polega to na tym, że jedna osoba zakrywa sobie uszy słuchawkami i puszcza głośną, rozpraszającą muzykę, a jej zadaniem jest zgadnąć, co mówi osoba siedząca naprzeciwko niej, oczywiście nie słysząc jej głosu. Ubawić się można słysząc, jakie słowa wychodzą z ust biednych głuchoniemców, którzy nie słysząc przy okazji własnego głosu, wyją głośniej niż łosie na rykowisku. Rano! Jem! Serek! Żele! Homogenizowany! Duchowieństwo! Coś dla fanów nieskomplikowanej rozrywki. Harlem Shake. Kolo terrorista! Mem YouTube'owy z 2013 roku. Struktura tego 30-sekundowego filmiku. Leci w tle kawałek zapoczątkowany słynnym Kolo terrorita. Najpierw pokazuje się nam totalnie zwyczajna sytuacja, gdzie nikt nic szczególnego nie robi, a każdy zajmuje się swoimi nudnymi sprawami. Tańczy tylko jedna osoba w kasku lub w masce, by po chwili zarazić innych i wywołać totalny chaos pełen dziwnych wygibasów poprzebieranych w dziwaczne kostiumy ludzi. Kolejne wariactwo zapoczątkowane przez vlogera o nicku Filthy Frank, które okazało się być przyczyną naprawdę nieźle zorganizowanych kreatywnych akcji i propsy chociażby za to, że udawało się samo zbieranie wielkiej ekipy i charakteryzacja była na wysokim poziomie. Planking, Owling i inne Ingi. W okolicach 2012 roku przysporzyło widzom niezliczonych powodów do łapania się za głowę. Planking to nic innego jak udawanie deski czy też ekstremalne leżenie. Dokładnie. Celem zabawy miało być kładzenie się na jak najdziwniejszych powierzchniach z rękami wzdłuż ciała i uwiecznianie tego na fotografiach. Przez pewien okres mieliśmy okazję podziwiać, jak ludzie leżą na piekarnikach, szafkach, stołach, na trawie, na igłach, na pudłach, na zwierzętach i innych tego typu powierzchniach. Kreatywność ludzka zdaje się nie mieć końca i w sumie dobrze, bo świat byłby taki nudny, gdyby wszystko toczyło się hiperpoprawnie. Jednak jakby tego absurdu było mało, na wzór plankingu powstało coś takiego jak owling, czyli udawanie sowy i kucanie w jak najdziwniejszych miejscach. Końcówka Ing swego czasu była naprawdę popularna i doczekała się jeszcze takich dziwac jak m.in. Batmaning, czyli wiszenie do góry nogami, gdzie popadnie, czy z trochę innej beczki Milking, wylewanie na siebie całej butelki mleka, co swoją drogą pojawiło się chociażby w teledysku Britney Spears' I Wanna Go. Flashmoby. YouTube jest ojczyzną flashmobów, czyli tzw. błyskawicznej zgrai. Jest to cały dział filmików, na których niespodziewanie pojawia się tłum ludzi, nic tego nicowego wykonujący świetnie przygotowany układ taneczny, bądź planowane działanie ku totalnemu osłupieniu gapiów znajdujących się akurat w miejscu wydarzenia. Najczęściej takie zjawiska występują w miejscach, gdzie mijają się tłumy zwykłych przechodniów, na przykład na dworcach czy zaludnionych skwerach. Takie akcje organizowane są zazwyczaj przez internet, przez totalnie obcych sobie ludzi, którzy znają jedynie datę, godzinę i miejsce wydarzenia i mają obeznanie z zaplanowanym działaniem. Są całe organizacje w wielu krajach, które planują tego typu wydarzenia. W Polsce zajmuje się tym organizacja Flash Mob Zone, czy też FLOB. Podobno jedną z pierwszych takich akcji przeprowadzono w Radomiu, gdzie 60 osób zachwycało się publicznie doskonałością bułek z serem. Najlepszymi przykładami takich właśnie flashmobów są chociażby Zombie Walk, Free Hacks czy Street Walks. Ich popularność niejednokrotnie wykorzystywana była przez wielkie koncerny reklamowe, ale w gruncie rzeczy chodzi tutaj o zabawę. Parodie i covery. Każda produkcja musi zostać pobłogosławiona co najmniej jednym coverem i co najmniej jedną parodią, a tych na YouTubie jest od groma. Wszystko dla każdego. Komedianci wyłażą z siebie, tworząc swoje prześmiewcze odpowiedzi na powstałe dzieło, a niekiedy swoim humorem nie tylko zmieniają bezpowrotnie nasze spojrzenie na oryginał, ale też dostarczają nam świetną dawkę rozrywki i powód do ćwiczenia mięśni brzucha poprzez śmiech. Natomiast covery są bezsprzecznie najlepszym sposobem do wyrażenia siebie wśród młodych, utalentowanych, czy nawet mniej zdolnych artystów. Niesamowite, na jak wiele sposobów potrafi być zaśpiewany jeden utwór i gdyby nie YouTube, do tej pory nikt nie miałby możliwości tego odkryć. Czy zgadzacie się z naszą listą? Który z punktów lubicie najbardziej? A może jeszcze jakieś uważacie za wyjątkowo niefajne? Piszcie w komentarzach. Tymczasem dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi wywodami dotyczącymi zakamarków i praw do YouTube. Trzymajcie się!